Dzień dobry, u nas od wczoraj trwają żniwa kukurydziane, chociaż pogoda jest okropna, to liczę na to, że dzisiaj się uda nadal kosić. Wczoraj tylko 4 auta pojechały do skupu, no i później niestety przyszła już nocka, skup był zamknięty, nie było gdzie zostawiać tej kukurydzy. Trochę w nocy popadało, ale mam nadzieję, że zaraz ruszymy. No i idę zobaczyć, jak tam sytuacja wygląda z tyłu. Jest tam Grzesiek, kombajn, pan, operator. No i sporo innych osób. Ta kurtka miała być niedzielna. No, zaraz ci powiem na ząb jaka wilgotność. Daj tutaj na dół trochę. No, albo nie, super. Inaczej, trzymaj kamerę i pokaż co tam jest na przyczepie. Piękny, żółty kolor. Powiem wam szczerze, że u nas teraz tutaj widać tą kukurydzę na przyczepie, ale tak naprawdę to ona od razu jest wywożona do skupu. W sumie to nie wiem, dlaczego ona tutaj jest, bo tak to wygląda, że kombajn jeździ, są ciężarówki podstawiane, kipruje, wysypuje od razu na ciężarówki i to jedzie prosto do skupu. Całkiem niedaleko do Chojnowa, pod Chojnów. Może to jeszcze Chojnów. Pogoda w ogóle nie wygląda, jakby miały być żniwa. Jednak ta kukurydza z przyczepy będzie teraz wysypywana tutaj na hali, a później przeładowana jak na ciężarówkę, ponieważ znacznie łatwiej, szybciej zawieziemy to ciężarówką, zawieziemy, jakbym ja to miała zrobić, niż ciągnikiem. Jedziemy teraz na pole do Grodzica, kombajn jedzie za nami. Grzesiek. Do Uniejowic. Do Uniejowic jednak? Tu spróbujemy bliżej, bo takie czyli koło naszej budowy? No jeszcze nie. Nie? Ale blisko. O, myślałam, że tam. Dobra, tak czy inaczej prowadzimy kombajn na pole, żeby nie błądził, bo taką maszyną to ciężko byłoby gdzieś tam wywijać, manewrować, zawracać. Kukurydza, która tutaj rośnie, o tutaj, ona była zasiana w maju, więc minęło już pół roku. I mój mąż naprawdę nie byłby sobą, gdyby on po prostu uprawił pole, zasiał kukurydzę i po temacie. Od wielu lat korzystamy z oprogramowania dla rolnictwa 365 FarmNet i tam jest bardzo ciekawy moduł, nazywa się CropView i uwaga, wykorzystując dane z Europejskiej Agencji Kosmicznej, dane z satelit, możemy sprawdzić, jaki potencjał ma nasze poszczególne pole, bo wiadomo, że każde pole ma inny potencjał, nawet dane obszary na polu. Zaraz króciutko wam o tym opowiem w jak najprostszy sposób. I po co się to robi? Jak Tania, po co? Po to, żeby mieć lepszy plon oczywiście. Robisz sobie taką mapę wysiewu nasion. Bo kukurydza ogólnie na lepszych stanowiskach potrzebuje większej obsady na hektarze, a na gorszych stanowiskach mniejszej obsady. I teraz najczęściej sobie ustalamy jedną, natomiast tutaj w CropView wygenerujemy mapę, która poszczególne kawałki pola będzie odróżniać. Wgrywamy sobie to do GPS-u i sobie ta dawka skacze. Niższa, wyższa, w zależności jakie mamy, jakie pole dobre czy niedobre. A z nawozem? Z nawozem bardzo podobnie, tak? Nawóz to samo jest. Czyli na tych gorszych miejscach wysieje nawozu więcej, a na lepszych miejscach wysieje go mniej. I też powstaje mapa, którą się wgrywa do ciągnika, do GPS-u. Teraz to nawóz chyba szczególnie cenny, co? Żeby na nim zaoszczędzić. Oj tak. Ania? Co sądzisz? 32% ale ładna ta kukurydzka. Ładna. Ładniej wygląda w środku niż te liście.
A może mi się to przyda do dekoracji do domu? Co myślicie? Kukurydzę wysypać do jakiegoś naczynia przeźroczystego? Jest plan. No i właśnie, te nasiona, które nam zostaną, nawóz, którego nie rozsiejemy niepotrzebnie, to są nasze takie realne oszczędności, no i to po prostu przekłada się na pieniądze. Oprócz tego możemy sobie zaplanować zbiór. Patrzymy na to, co nam pokazują satelity i widzimy, na którym polu dana uprawa jest najbardziej dojrzała, więc sobie po prostu planujemy, gdzie po kolei będziemy kosić. Grzesiek. Ja myślałam, że ta kukurydza to będzie pasza dla zwierząt, że jakieś gołębie to zjedzą. A to idzie na co? Na bimber. Na alkohol. No. Do gorzelni jedzie. Ale twarda. Grzesiek, ty tak pięknie wszystko opowiadasz. Powiedz w prosty i krótki sposób, o kartotece, jaka jest w 365 Farmet. No przecież ty wiesz, za każdym razem robię te podsumowania roku. Po całym sezonie zbierania danych kartoteka pola, wszystkie zabiegi wycenione, znaczy ilości podane, wszystko co się robiło przez cały sezon. Od siewu, po pracę maszyn, po paliwo, nawozy, środki, paliwo, pracę osób i zbiór. No i masz tabeleczkę i podaję ci, ile na tym polu się zarobiło, ile się z hektara zarobiło na konkretnej uprawie. Jak już sprzedasz, wpiszesz cenę, no to takie podsumowanie i ocena tego, co się udało tam wyrzeźbić. A czasami tak było, że w minusie było. Wiem. No. Dane z satelit są co jakiś czas aktualizowane, więc po prostu jesteśmy na bieżąco. Fajne jest też to, że możemy zobaczyć, jak było w poprzednich miesiącach, ale także latach. Tutaj mamy obraz poszczególnych naszych pól i akurat widzę, jaka była wegetacja buraka cukrowego na polu w Zagrodnie 24 lipca bieżącego roku. Nie, 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 to nie jest pusto. Nie pokazałam Wam dzisiaj, jak przyrządzam, ale w piekarniku siedzi ciasto bananowe. Ostatnio wyszedł mi zakalec. Teraz mam nadzieję, że uda się. Popełniłam błędy i mam nadzieję, że je naprawiłam. Kto tak krzyczy przy obiadku? To ty, dziewczynko, tak krzyczysz? Co się tutaj dzieje? Lubisz ciasto bananowe? Tak. To zajadaj obiad, nie przeszkadzam ci. A tymczasem w kuchni ciasto bananowe znika, ale tym razem wyszło mi przepyszne i nie ma zakalca. Ostatnio był zakalec dlatego, że dałam masło zbyt twarde. W przepisie było, żeby było całkiem takie mięciutkie, odstane. No i w tym na pewno był ten błąd. Mam tutaj też dwa kubeczki z malinami. To są maliny zbierane latem, ale później robimy z tego musy i po prostu mrozimy, więc to już mam rozmrożone. Dam to do dzbanka, doleję jogurtu naturalnego i właśnie ciasto bananowe pysznie smakuje, kiedy sobie to tak moczymy. To jest często u nas na śniadanie albo na podwieczorek. Dzieciaki też to uwielbiają. Mam tutaj litr kawusi, więc to zaraz wszystko pojedzie na pole. W sumie został tam tylko Grzesiek i pan operator, z tego co się orientuję. I co jeszcze? A, zaraz Wam coś pokażę. A teraz może kogoś zainspiruję, kogoś, kto używa kostki rosołowe. Ja zrobiłam tutaj takie domowe buliony warzywne i właśnie to służy zamiast kostki rosołowej. Po prostu dodaję takie cudo do zupki i tutaj są same warzywa, przeróżne warzywa, dużo ich jest. Jest marchew, jest seler, jest por, są świeże gałązki różnych ziół. No dobrze to smakuje, w sensie dobrze to doprawia, bo samo w sobie to jest bardzo słone, bo tutaj idzie też sporo soli morskiej, gruboziarnistej, ale jeżeli szukacie alternatywy, czym doprawiać zupy, no to polecam właśnie coś takiego. W słoiczku może to nawet 3 miesiące leżeć
zagrzać w lodówce. Oczywiście to jest zapasteryzowane. Tutaj ten pan, którego widzicie, przed chwilą mi powiedział, no w końcu, już się nie mogłem. Do trzek. Gdzie jedziemy? Koniec kukurydza. Tak. I obowiązkowo wymyślił sobie, że z tatą musi na pół to wypić, tak jak kiedyś pili w ciągniku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale sobie urządzili piknik z pączkami w ciągniku. Mamy jeszcze pączki? Mamy jeszcze pączki, już ci daję. Dobrze. Bardzo dobrze, też się cieszę. No a dzisiaj wersja słabsza. Proszę bardzo, kurteczka. O, czapka jeszcze. O! Ubieramy się. Chyba bym musiał mieć aż cztery ręce. Cztery ręce? Mi też by się przydały, naprawdę. Cztery ręce dla mamy. Gotowy? Tak. Chyba o czymś zapomniałeś. O czym? A, no. No i w drogę? No. To wsiadaj do auta, musimy autem podjechać. Proszę bardzo. To co, jedziemy? Tak. Tak? Daj rękę, daj rękę. Jak powiem, cały czas za rękę. Jasiu wymarzył sobie piknik wspólny, tak jak kiedyś jedliście pączki w ciągniku i bardzo się zdenerwował, że ty nie chciałeś kawy od nas, bo chciał się z tobą napić. To mogłeś zrobić! No, więc wypijecie sobie wodę na pół. Tak. Dobra. Woda majnowa, tak. Dziękuję. Co leci? Kukurydza! Leci, leci do zbiornika. Chciałbyś, żeby się ptaszki najadły naszą kukurydzą? No, bo jest niedaleko zima. O, jaki ty dobry jesteś. A możemy trochę takiej kukurydzy sobie zabrać do jakiegoś woreczka, bo w czymś innym to nam zgnije, nie? Bo ona jest trochę mokra. Trzeba by było wysuszyć. Do worka, takiego jutowego, i będziemy dokarmiać ptaszki. Przecież masz karmnik na balkonie. Przecież one się udławią taką kukurydzą grubą. Jak to? Dadzą radę. No. Ja się zobacz, co za twoją głową. No, taki już jest. Taki wróbelek by wciągnął takie ziarno, to by mu utknęło. Bajery tutaj w kombajnie, nawet kamera przy cofaniu. W ciężarówce siedzi dziadek. I kto jeszcze? I kierowca. Pan kierowca z drugiej dziedziny. Pan kierowca. Pomachaj dziadkowi, zobacz, tam jest. Obniża. Tak, tutaj wysypujemy, więc tu będzie się obniżać. Dobra obserwacja, Jaśku. No. Ja patrzę, czy jaka jedna kukurydzka już leci. Dobra, siadamy, bo szkoda czasu. Dobra, siadaj, Jasiu. Zamykamy teraz rurę. Chcesz wracać do domu? Pogaduszki o świętym Mikołaju, bo to z jednej strony żniwa kukurydziane, a z drugiej grudzień za pasem. Jasiu mówi, że nie boi świętego Mikołaja, bo co? Bo ja żadnego człowieka się nie boję. Bo on się nie boi ludzi, tylko pająka na przykład, trochę wilka. A myślę to ani trochę. A tato czego się boi? Tylko mamy. Tylko mamy się boję. Czego? A czego? Ty byś wiedział. Ty byś wiedział, jaka ona jest czasami. No co, nie potrafi krzyknąć? Krzyczy czasami? Zresztą. No czasami krzyczy i to tak krzyknie. Ja się boję. A widzisz? To dobrze, że ty się myszy boisz. Ja się nie boję. A myszy się nie boisz, dobra. Pożegnamy się, Jasiu, do widzenia. Dziękujemy za dzisiaj. Lecimy do Lipci. Do razu, cieszę. Ja?
To zabierz ją do domu, damy dla ptaszków. Tak.